właśnie tym razem, jak widzicie, jako szeryf, dlatego też zmieniłem tutaj jakieś, bo nie wiem w sumie, jak się może witać szeryf, więc jak widzicie, tak się będę witał. Nie, no tak naprawdę, moi drodzy, to witam was tutaj bardzo serdecznie na odcineczku. Jak widzicie, zostałem szeryfem. No nie wiem, czy widzieliście poprzedni odcinek, bo to zostało, ale tak, zostałem szeryfem. Mam tutaj własną chatę, więc patrzcie, piszę tutaj nawet szeryf, jeśli ktoś nie potrafi tutaj czytać, więc jak widzicie, jest naprawdę epicko. Ale jeszcze przed odcineczkiem zostawcie łapeczkę do góry, bo się będzie bardzo dużo dziać dzisiaj, bo my najpierw, posłuchajcie, pójdziemy do kloca. Tutaj są nowe zasady, które każdy będzie musiał tutaj przestrzegać, bo skoro ja jestem szeryfem, to tu nie będzie tak łatwo, moi drodzy. Tu naprawdę teraz się zaczną prawdziwe porządki na tym Palionowie i tutaj trzeba będzie naprawdę, mnie się słuchać. Bo jak się mnie nie będzie słuchać, to będzie źle. Kloc, siemanko, witam cię tutaj. Halo, halo. Witam dobry. Cię. No cześć, to dobry. Cześć. Witam się, posłuchaj mnie tak tutaj. Tak, wykonam skok. Udało ci się, super. Posłuchaj, ja muszę tutaj wypłynąć, czekaj, dobra, no, synek, czy ty znaczy, szeryfie oczywiście. O tak, właśnie, po pierwsze, mówimy panie szeryfie, ale wiecie co, na poprzednim odcinku o kloca zostaliśmy przyjaciółmi, więc jak jesteśmy w dwójkę, to wiesz, będziemy do siebie mówić po prostu normalnie, możesz mówić normalnie, synu. Tak jak kiedyś. Tak, no, tak, ale jak będzie Dave, to mówisz panie szeryfie. I teraz tak, posłuchaj, ja dobrze? Tutaj muszę zaprowadzić nowe porządki. Jestem aha, tak bo ty jakby... masz w ogóle jakieś zasady chyba, co nie? Tak, tam, tak, tam. Posłuchaj, ja mam zasady, zaraz cię tutaj przeczytam. Żebyś tutaj się też ich przestrzegał, bo te zasady są bardzo ważne. Idziemy. Ich nawet będzie przestrzegać, moi drodzy, palion. Tego jest tutaj. Sam palion będzie tego przestrzegać. Uwaga, zasady szeryfa. Pierwsza zasada. Szeryf ma zawsze rację. Druga zasada. Szeryf ma zawsze rację. A trzecia zasada. Szeryf ma zawsze rację. Nie, właśnie nie, nie bij tego. Ła, nie bij mnie, co ty właśnie robisz? Właśnie nie, posłuchaj. To wydaje ci się, to jest to samo, ale tak naprawdę to nie jest to samo. Zobacz, że tu jest jedynka inaczej postawiona niż dwójka. O nie, tutaj w ogóle deszcz pada. Ja cię kręcę, dobra. Tutaj trójka jest inaczej postawiona i teraz tak, o czwarta zasada jest taka. Nie, no akurat trójka jest tak samo, tak? No, dobra, tak niech ci będzie, ale i tak inaczej w innym momencie ją napisałem. Co to za zasada jest? Każdy codziennie daje diamentowi szeryfowi, diamenty szeryfowi, tak. Bo posłuchaj, wiesz co się stało, Kloc? Dave, wujek, on sobie tutaj kpi ze mnie, on sobie żartuje tutaj ze mnie, on nie myśli, że jestem szeryfem, więc ja mu tutaj pokażę. I bo on mnie zabija. Ty się diamentowy miecz, co to ma? I patrz, ja mam stary drewniany miecz i mam diamentowy kijów, który mi dałeś na moim odcinku, na swoim odcinku. To jest jakaś porażka i marchewki jeszcze mam. No w sumie tutaj nic nie masz, synek, no, w sumie te diamentyki się przydały. I teraz tak, patrz, teraz piąta zasada, to jest specjalnie dla wujka. Dave musi codziennie czyścić szeryfowi buty. Ojej, ale puszcza. Posłuchaj, buty, jak dostanę buty, to on mi będzie codziennie szeregował. To mi się podoba, to mi się podoba ta zasada, naprawdę. Specjalne miejsce tutaj, pa, tutaj jest jeziorko. I tutaj chłop będzie nurkować normalnie. Będzie nurkować jak, nie wiem, kto tak ciągniesz tutaj, on tak tak jak stary delfin, będzie nurkować jak delfin tutaj w wodzie. Będzie pucowanko. Będzie mi szorować buty, a ja tutaj będę sobie patrzeć i jeść marchewkę. Patrz, tak sobie będę jeść marchewkę, moi drodzy. Ej, dobra, czekaj, jeszcze jedna zasada chyba tam jest. Jest jeszcze jedna zasada. Szeryf to kozak. To jest ostatnia zasada, najważniejsza. Szeryf to kozak, więc tutaj nie lekceważ szeryfa. Ej, ale te diamenty, to ty masz jakieś miejsce na nie? W sensie, bo musisz sobie zrobić normalnie stary jakąś skrzyneczkę na to. Tak, posłuchaj. Bo to nie może być tak, bo ja mam, nie może nie być na serwerze, a dzień mija. Pamiętaj, że każdy dzień na Palionowie to jeden diament, bo ja tutaj jestem szeryfem i tutaj specjalnie masz takie coś, a ty masz. Tutaj wrzucasz diamenty, więc wrzucasz tutaj diamenty i tam na dole jest skrzynka i teraz chodź, pokażę ci, ale to jest super tajne, tylko ty o tym możesz wiedzieć. Dobra, tutaj jest taka super tajna skrzynka, patrz, tu jest skrzynka i tą skrzynkę otwierasz, patrzcie, ej, 30 na diamenty, ty kto mnie dał? Co? Ej, nie, bo to są... Co? No, co to tam gdzie za diamenty? Co to są za diamenty? Powiem ci szczerze, no nie wiem, czekaj, 32 diamenty? Ty, to ktoś już, to jakiś chyba chłopak pozytywny mi dał te 32 diamenty. Chyba ja. To tak, chyba ja. To ty? Wiesz co, ty możliwe, wiesz co, ale ty jesteś tutaj, kochany, czekaj, ja ci nie mogę przyjąć, ja ci dam połowę. Bo ty jesteś tak fajnym pomocnikiem, że ci tutaj pokażę, że tutaj... Ale to jak ja ci będę dawał diamenciki, to ty mi oddasz, tak? No, wiesz co, Ale to po cichu, to czekaj, żeby nikt nie słyszał, chodź tutaj do celi. Będzie taki nielegalny biznes. My mamy tutaj, nie zamykaj, bo tu się nie da zamykać, ale tak, generalnie, to ja ci powiem, że my tutaj mamy sojusz, ty będziesz miał specjalne tutaj zasady i generalnie nie będziesz, wiesz, nie będziesz musiał przestrzegać wszystkiego, ale wiesz, będziesz musiał je szanować
I będziesz musiał mi pomagać, będziesz musiał mówić tej wujkowi, czy wujek ktoś coś knuje, czy chce mi coś zrobić. Dobra, to ja wtedy wiesz, z tyłu go zajdę i mieczem go drewnianym coś tu. Dobra. Po pupie go tak poklepię. To możemy zrobić jakiś tajny pokoik i tam będą te zasady właśnie. Te zasady wiesz takie. Co? Ja myślę, że trzeba tutaj po pierwsze pokazać, gdzie raki zimują. Wujkowi, bo to jest naprawdę on sobie tutaj kpi ze mnie sobie jako pozycji szeryfa, więc ja jako szeryf nie mogę pozwolić na to, żeby był taki nieład na palionowie i wszyscy muszą się mnie słuchać, tak, dlatego rację, skoro wszyscy mają mnie słuchać, to ja tutaj muszę mu pokazać, że tak powiem, że on sobie nie może tutaj tak lekceważyć, wiesz co, co byś mu zrobił? Więc tak, no dużo już pranków robiliśmy, powiem ci szczerze, nie chcę mi się już tam wchodzić na górę, ale tak, musimy się przygotować. Musimy się naprawdę przygotować, czekaj, po pierwsze ten deszcz, ale mnie denerwuje. Jak ja zostanę, znaczy jestem szeryfem, ja rozkazuję ci deszcz, żebyś przestał. Przestań deszczu. Przestał. Ej, lol. Czekaj, nie, tutaj. Nie. Jak ty to zrobiłeś? Nie, ja jestem mistrzem, stary, co, przestał deszcz padać? No nie ma deszczu, stary, co, jak ty to zrobiłeś? Ej, to jest chyba ta siła szeryfa, stary. Tak, bo dokładnie, jestem szeryfem. Moi drodzy, czy wy to widzieliście? Ja kazałem, żeby deszcz przestał padać, to jestem jakiś po prostu najważniejszym człowiekiem, posłuchaj, ty musisz tutaj uważać, kogoś tutaj słuchasz. I teraz tak, no generalnie patrzcie, tutaj jest jeszcze stary pomnik, widzicie, w majkach moich, ale tak nie będzie. Tak nie będzie, moi drodzy, ja to zaraz, znaczy to zmienię za odcinkiem, to będę mieć fajną, widzicie, chustę szeryfa taką czerwoną, tylko ja oczywiście mogę nią nosić. Ale ty wiesz co, klocu? Tobie to jeszcze taki kapelusik tylko brakuje, żebyś miał ten rewolwer, żebyś wyglądał jak taki rewolwerowiec. Ty właśnie, pistolet! Ej, potrzebuję jakąś giwerę, jakąś broń, jak na dzikim zachodzie. Giwerę, i konia! Przecież ja konia potrzebuję! Jaki to jest konia. Serif bez konia? Pokaż mi, musisz mi siodło dać. Klocu, musisz mi dać tego. Czekaj, ja chyba gdzieś miałem, wiesz? Ale siodło. Jako broń, czekaj, to ja mogę ci tutaj, myślę, że... No, musisz mi dać też jabłko i mogę idziemy odswajać konia. Tak. Co, czego? Łuk? I tego, czekaj. Ej, dobra, jedną strzelę, jedną strzelę. Jedną, dobra, no masz osłonę. Ty jesteś najlepszy. To będzie moja broń, czekaj. Moi drodzy, na daleki dystans, jak jeżeli ktokolwiek mi tutaj będzie, wiecie, podskakiwał, będzie się nie słuchał, to ja wtedy bęk. Ja oczywiście ulepszę potem ten... Czekaj, siodło miałem chyba o góry. Ja ulepszę, słuchaj, ten tutaj łuk. No, mam siodło. Masz siodło, a masz jakieś jabłka? Jeszcze czekaj, jabłka bym jeszcze potrzebował. Jabłka, ale takie... Tak, takie normalne, zwykłe mogą być, takie czerwone. Na pewno gdzieś tam masz skrzynce. To mam ze trzy, trzymam. Masz trzy, dobra, daj mi trzy jabłka, wystarczą. O nie, to ono spadło. Dobra, a daj mi tutaj, trzecie. I wiesz co, idziemy, bo teraz powiem ci tak, szeryf to szeryf, ale szeryf bez konia? Co to jest szeryf bez konia, posłuchaj? No właśnie. Ej, ale konie to chyba tam, no właśnie tam, gdzie idziesz tam chyba. No właśnie, tak mi się wydaje, że tam się, ja chyba na tej górze widziałem kogoś konia. Jeżeli konia nie znajdziemy, to nie wiem, to naprawdę będzie niedobrze, ale ja mam nadzieję, że jakiś koń nam się uda tutaj znaleźć, jakiś koń się tutaj zrespi. Ja nie wiem, no, jak myślisz, będzie tutaj jakiś koń, czy nie? Myślę, że będzie, bo ponieważ tutaj jest bardzo dużo zwierząt. Właśnie w ogóle, synek, po co tu się stało? Ja nie wiem, co tu się stało. To jest impreza kompletna. Ej, zwierzęta, co wy tutaj robicie? Jakiś, kurde, flak na palenowie nie zamknął furtki i wszystkie owce uciekły, no. Ty, masz rację, ja cię Wydaje wiem, mi się, ty... że to jest Dave. Wydaje mi się, że to Dave? Jest wina Dave. Krówki, takie nie tam, by nie wyglądało to źle, ale lepiej by to było, jakby to było na palenowie zamknięte, w zamknięciu. No, ja nie, według rację. Mnie Dave powinien uzyskać za to karę. Karę mówisz? Surową. Tak, tak. Ej, konie! Pan Teryf, niech to uwzględni. Ej, konie, no! Konik! Trzeba szybko na konika! Skakuję na konika, czekaj, muszę go skończyć. Ej, a ja mogę? Ej, nie mam siodła, kurde. Czekaj, dobra, koniku, spokojnie. Ej, a tu masz takiego innego, patrz. Nie, ale ja chcę tego. Ten wygląda lepiej, to jest super, dobra, dobra. Konik. Tego nie zrobię, dam mu jabłko, czekaj. Nie, jeszcze nie! Ej, on się kopnął. Czekaj, no. Ale czekaj, ja go tutaj zaraz oswoję. Nie, nie mogę. Jest! Mam konika! Ej, posłuchaj, czekaj! Mam konika, patrz na to! Mam konika! Ej, patrz! Jaki konik super! Kurde, ej, to będzie kozackie, dawaj zrobimy jakąś tą. Ja mam nić na palionowie i ten, przypniemy ci go gdzieś, czekaj tam. Ej, wiesz co, mój drodzy, patrz jak to wygląda, jakie skoki on w ogóle robi. Dobra, mamy konia, Jezu, jesteśmy szeryfami, jesteśmy kompletnymi kozakami. Teraz, że tak powiem, teraz jest epicko, no teraz już nikt nam nie podskoczy, moi drodzy. Mamy konia na palionowie, coś pięknego. Czy ty masz, ej, czekaj, bo koń mi się tutaj zablokował, ty, koniu, co za koń, musisz dobra. Musisz sobie poradzić, no jesteś szeryfem. Co poradzić, ty mi tutaj masz?
Jesteś szeryfem, powinieneś mieć mężczyzną. Ale ty jesteś moim pomocnikiem. Ja według mnie to ty w ogóle na siłowni powinieneś jeszcze pakować cały czas. Mówisz? Żeby tam została ta siła. Nie, tyle, a konie potrafią pływać w ogóle, ty patrz, czekaj. Wiesz co? Ej. Zobacz. Co jest? Ej, nie, nie potrafią. Ej, nie, on wypływa na ten. Dobra, ja się bałem, że on się utopi, chłopak. Nie, dobra. Dobra, chodź go przypniemy. Gdzieś ja mam tutaj linę. Nie, ale nie będzie on tutaj z tymi zagrodami siedzieć, z tymi owcami. To nie jest owca, to jest po prostu kozaczek, to jest dobra. Prawdziwy stak. Tutaj, czekaj, tu gdzieś była. O, tu jest skrzynka. Smycz, o. Smycz? I weź sobie go gdzieś tutaj przypnij. Daj mi smycz. O, super, dobra, chodź tu, konik. O, jest, faktycznie. Ty, dobra, ale czekaj. Może tego tam przy twoim tym szeryfa tam sobie przypnij, albo nie wiem. Chodź tutaj do mnie, bo tam będą jakieś creepery, to będziesz musiał mi pomóc, jak tutaj, wiesz, unicestwić. Ty, patrz, chodź tutaj, konik. Chodź tu, konik. Nie, tylko musisz mu coś do jedzenia dać, bo on w sumie chyba głodny będzie. A, chyba umrze. Dobra, czekaj. Dam ci tutaj. O nie, czekaj, smycz. Dobra, włam to jabłuszko. O, to będzie fajniutrze. Dobra, chodź tutaj, konik. Wiesz co, ja myślę, że tutaj go na razie. Tu sobie go przypnij, przy tym. Albo dam. Wiesz co, na razie tutaj go przypniemy, żeby nie było ciemno. Co prawda trochę mokro jest u niego. Ale wiesz co, ja myślę, że nikt mi tego konia tutaj nie zabierze, a ja mu potem zrobię taką specjalną zagrodę z sianem, żeby wiecie, miał co jeść, no bo biedny konik, no jak nie ma co jeść, no to troszeczkę smutno mi jest, że tak samotny sobie siedzi, nawet myślę, że mu jakiegoś kolegę dam. Ty, co tutaj, ej, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Czy ty ujeżdżasz mojego konika? Kurde. Ja ci tutaj dam zaraz, koniku, łap tej marcheweczkę. Ja mogę być głodna, ale ty, koniku, musisz tutaj jeść dużo jabłuszek i marchewki. No dobra, wiesz co? Gdzie ty jesteś? Krocz, ja już się tutaj nie obraziłem, my jesteśmy koledzy. I bijesz mnie? Nie jest okej? A nie bijecie, ale nie usiadaj mojego konia, bo jak ty mojego konia usiadasz, to się posłuchaj, możemy naprawdę, to naprawdę zezłościć. No ale nic, jak widzisz, powiedz mi, podoba ci się? Podoba ci się tutaj? Podoba mi się taki układ, synek, ten układ jest idealny dla mnie. Ja też, ja tutaj już nie będę tutaj mieszkać, ja mieszkam tutaj w dżungli, jak prawdziwy Tarzan szeryf. Tutaj są moje 6 zasad, które... O nie, czekaj. O nie, co tu się dzieje na tym dachu? Dobra, szybko, do środka. Czekaj, do środka. Pokonałem go, szybko do środka. Zamknij za sobą. Ja tutaj też zamknę za sobą furtkę. Uciekaj na dół. Nie. Co, jak on tu wszedł? No bo to jest kolega co jakiś nieprzyjemny, nie wiem. Ty, zginąłeś! Ja ci kręcę i on HP zadaje. No nic, dobra, posłuchaj. Ja chyba już kończę. No, będę musiał kończyć. A Sile, ty torta miałeś. Skąd ty miałeś torta? No miałem torta dla ciebie, szeryfie. Dla ciebie to był tort. Tak, to dla ciebie to weź mi otwórz tutaj. Otworzę ci już. Szeryfie. To jest torcik dla ciebie, to jest dla ciebie torcik. Dla mnie torcik, czekaj, nie, to my musimy go razem zjeść. To weźmy go razem zjemy, dobra. Chodź, ja go tutaj skonsumuję i teraz ty. Czy ty już jesteś pełny? Ty jesteś pełny chyba. O, dobra, no i super, zjedzony, słuchaj, na naszą, że tak powiem, przyjaźń, to był torcik. Na znajomość. Bardzo ci tutaj dziękuję. No i nic, moi drodzy, jak widzicie, my jesteśmy tutaj szeryfem, mamy z własnego konia, mamy tutaj tajnego pomocnika, o którym nikt nie wie, więc nie piszcie przez przypadek wujkowi, że tutaj Krot ze mną współpracuje, bo czegoś takiego nie ma. Znaczy no jest, ale tak naprawdę nie ma. Nikt nie wie, widzowie, nie mówcie nikomu. Dokładnie. A ja się będę z wami żegnać, bardzo wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro o 18:30 w podlasie do Krota i na razie, pa, pa.